że kurde, nie ma w zasadzie na YouTubie jakiejś osoby, która by się specjalnie tymi mi zajmowała. Cześć, witajcie z tej strony Wespar. Przepraszam was, witam was w kolejnym odcinku Ucieczki przed światem. Więc tak, jak się mówiliśmy poprzednim razem, dzisiaj sobie robimy potiony, kuźde, yeah! Tak, powiem wam, że ktoś zwrócił uwagę po prostu na mój idiotyzm i ślepotę. Naprawdę przepraszam was za mój hiperniogar tamtym razem. Ja myślę, że na razie... Co ja to zrobiłem? Dobra. Wydaje mi się, że na razie dwa stoiska zupełnie mi wystarczą. Tak. Kopniemy sobie troszeczkę glowstona. Kopniemy sobie troszeczkę redstona, bo to się nam przyda dzisiaj. Weźmiemy sobie glowstona. Czekajcie. O, weźmiemy sobie tak, oko pająga, trzcinę mam, cukier będę mieć, melony, kurde, właśnie zauważyłem jedną sprawę, że do hilania teraz nie jest już tak jak dawniej, właśnie od dłuższego czasu już jest ten melon, taki pozłacany, a właśnie chyba jest taki problem, bo ja melonów nie mam. No i właśnie nie wiem za bardzo jak to rozwiążemy, bo to może być troszeczkę właśnie problematyczne, ale myślę, że oczywiście o tym nie możemy zapomnieć. Szkło, kurde, szkło, no. O, dobra, jest. Czekajcie, ile nam buteleczek się przystało. Sorry, dzisiaj jeszcze taki troszeczkę jakby nie w sosie jestem, ale nie płaczcie, wszystko będzie dobrze. Już się pomału zacznę rozkręcać i wdrażać zarazem. Więc dobra, troszeczkę popierdzielę sobie, słuchajcie, właśnie mam nowego skina. Znaczy, to nie jest nowy skin, to jest taki skin, kiedyś go używałem, ale to nie, on nie zostaje na długo, nie przyzwyczajecie się. Po prostu jakoś taką miałem fazę. Słuchajcie, mianowicie wprowadziłem coś takiego znowu, jakby cyklowość, tak, że będę wrzucał odcinek Ucieczki przed światem we wtorki i piątki o godzinie 19. Ale słuchajcie, właśnie nie wiem jak to wypali, zważywszy na to, że ja, po co ja tutaj w zasadzie przyszedłem. A, sprawdzałem tylko w tamtych skrzynkach. Dobra, idziemy już na naszą wieżę Saurona, nie ma co. No i właśnie zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że całkiem nieźle, taka cykliczność. Far Cry będzie mianowicie, jeszcze tego sobie nie ustaliłem do końca w główce, ale chyba będzie w sobotę albo w niedzielę. Jeszcze się nie zdecydowałem, dobra. Idziemy sobie na naszą wieżę Saurona. I tak, dzisiaj ten odcinek, ja wam powiem, będzie troszeczkę spokojny, o ile nie wkurzę się i komputera przez okno nie wywalę, bo dzisiaj będziemy się właśnie trudnić wcześniej wspomnianą alchemią. I szczerze mówiąc nie wiem, kuźwa śnieg, no dopiero co to gówno, że tak się wyrażę, stopniało na dworze, jeszcze to muszę kuźwa w Minecrafcie oglądać, bo mam wielkie biomy, się zachciało. Tak, widzę jedną taką rzecz, której nie zrobiłem, mianowicie ja bardzo lubię moody grać. Tak, więc tak, mamy dwa stoiska alchemiczne, wiem, nie szaleję, ale spokojnie. Myślę, że sobie tak w ten sposób to jakoś postawię. I tak, wiem, że glowstona mamy używać do potionów, ale że po prostu przyda mi się tutaj jakieś oświetlenie. Myślę, że takie lampy sobie postawię jeszcze z drugiej strony, żeby mi śnieg jeszcze topniał i myślę, że powinno być w miarę spoczko. Aha, wiem po co tam poszedłem. Tylko szkoda, że dopiero teraz mi się przypomniało, tak, bo woda. Naturalnie nie mam jeszcze drewna, bo po co mi to? A zapomniałem, że przecież by mi się tutaj przydały, holender, macie jakieś skrzynki. A, i jeszcze jedna sprawa. Szykujcie się w... O! Dobra, szykujcie się w następnych dniach na poradnik do Minecrafta. Powiem wam, ciekawą rzecz odkryłem. Myślę, że spodoba się to większości z was. Mianowicie, wpadłem na pomysł,
A, zresztą, zobaczycie. No, chodzi o coś ze skrzynkami, że można teraz zrobić coś tak zarąbistego, czego wcześniej na poprzednich wersjach nie dało się zrobić. Właśnie dzięki Redstone Update teraz da się takie wiksy wykręcić. Ja wam to pokażę, całkiem fajnie to wygląda. I to będzie też miało zastosowanie w mojej wieży Saurona. Ale wcześniej schowam troszeczkę tutaj surowców. O, mamy tutaj, weźmiemy sobie jeszcze jednego buketa, zrobimy sobie tam na szybko takie, wiecie, że tak się, po co mi aż tyle tych wiaderek, bez przesady, aż taki burżuj nie muszę być, po prostu, no zobaczycie, mam dzisiaj troszeczkę w planach, jak to wyjdzie, no czas pokaże, czasu mamy, no nie chcę, żeby ten odcinek był za duży, za długi, więc też za niedługo jadę na urodziny do dziadka, także odcinek też nie może być zbyt rozlazły, bo jeszcze go muszę przerenderować, zmontować i tak dalej. A obiecałem, że się wyrobię na tą 19, chyba i tak będzie poślizg, jest, tak mi się wydaje. Więc przepraszam, ale wiecie, no dziadek, kurde, nie można sobie odpuścić przecież takie rzeczy, no co wy. Dobra, dobra, więc ciśniem, steel ciśniem. Aż mi się przypomniał tekst z odcinka z Far Cry'a, którego jeszcze nie wrzuciłem. Why I can't do the schody, czy jakoś tak. Get to the schody. Nie, zwaliłem wszystko teraz już. Miało być tak pięknie. Tak miało być pięknie. Tak miało być. Dobra. Dobra. Ej, wiecie co? Zauważyłem, że ostatnio nadużywam tego słowa dobra, bo to jest taki... Wiecie co? Sobie... Chuźwe, nie mamy jak zrobić nieskończonego źródełka. No, mamy. Takie zrobimy. Wiem, sorry, to tylko tak roboczo, żebyście się nie popłakuniali. Zauważyłem, że nadużyłam słowa dobra. Już wiem dlaczego, bo jak po prostu za bardzo zaczynam świrować, to po prostu włącza mi się taki, rozumiecie, mechanizm blokujący i mówię, kurde, wesparo, ogarnij do pala. I wtedy jest takie, dobra. Wiecie, to jest taki system dziwny zabezpieczeń. Czekajcie, dobra, mam dwie skrzyneczki i będzie zwitaśnie. No bitch, please! Serio? Nie ma tak jak mieszkać w zimie, znaczy w zimowym biomie. Dobra. O, i właśnie, propos jeszcze tego filmiku z tymi skrzynkami. Popatrzcie na te dwie skrzynki, może coś wam to da, bo to rozłożenie nie jest przypadkowe. Dobra. Znowu powiedziałem dobra. Ciekawe. O, cholera! Nie ma to jak sobie zaspamować ekwipunek. Dobra, tutaj wrzucimy pierdoły, które na pewno nam się nie przydadzą. Przynajmniej nie teraz. Hopa! No i dobra. Jedziemy z potionami. No, dobra. Więc tak. Pimpamy tutaj sobie właśnie takowe. I wsadzamy sobie akwart potiona. Dzięki matologowi, boże, netherwarta wsadzam. Dzięki matologowi mam to takie drzewko alchemiczne i naprawdę teraz alchemia właśnie stała się dla mnie troszeczkę prostsza, a wiem, że kurde, nie ma w zasadzie na YouTubie jakiejś osoby, która by się specjalnie tymi potionami zajmowała. Ja pierdzielę, ale jestem głupi. Jestem głupi, tylko głupi po prostu. Głupi taki. Się zdziwiłem troszkę. No, znaczy ja wiem, że tam było od Minecraft Polska, chyba kiedyś jakiś poradnik. A to nie chodzi o to, żebym ja was teraz zasypywał poradnikami, tak? Czy coś... O, Achievement Gainet. Chodzi mi głównie o to, żeby tak wam pokazać jakby bardziej na survivalu, jak to się odbywa, bo tak w zasadzie to ludzie jakby nie odczuwają tej potrzeby robienia tych potionów, a powiem wam, że naprawdę dobre efekty można tutaj uzyskać. Ja wam powiem, że chcąc nie chcąc, ja wam muszę powiedzieć, że kończymy już pomału ucieczkę przed światem, bo tak w zasadzie to zostało nam już tylko kilka takich w zasadzie kluczowych rzeczy do zrobienia, bo... Okej, mamy akwart potion. Cholera, bo one się nie stakują i w zasadzie się niczym nie różnią i to mnie wkurza. Więc tak, co by sobie tutaj zrobić? Ja wam powiem, że mam ochotę sobie tutaj zrobić, akurat z tych, mam ochotę sobie właśnie zrobić, że tak się wyrażę, potiony szybkości, bo mam wrażenie, że mi się przydadzą.
gdy już będziemy w endzie. Tutaj natomiast chciałbym sobie zrobić potiony do healania, ale że nie mamy, to pomyślałem, że sobie zrobimy granaty, więc nie ma co, też sobie spróbujemy zrobić granaty. Tak. No i właśnie już pomału będziemy się zbliżać, bo w zasadzie do wykonania zostało nam jeszcze tak. Chciałbym zrobić, żeby drzewko achievementów było do końca wykończone. Czyli tak, muszę sobie za jakiś czas zrobić drewnianą motykę, tak prawda, tylko dla pizzu. Zrobić wtedy chlebek, bo chlebek już nie jeden robiłem. Potem trzeba będzie zrobić siodło. Ciasto kiedyś też zrobimy jeszcze. Łuk. Mimo wszystko się skraftuje. Tory możemy zrobić jak najbardziej. Ale przecież ja mam enchantera już. No to nie wiem, no. No już, no zróbmy. Jak już potrzeba. Jeszcze raz zrobimy jednego. Tak, zabijemy potem sobie ghosta. I właśnie, i na samym końcu, że tak się wyrażę, będziemy wybierać się do endu, gdzie to już po prostu będziemy sobie kończyli rozgrywkę. W tym specjalnym odcinku końcowym wypiszę wszystkie osoby, które w jakimkolwiek stopniu przyczyniły się do rozwoju właśnie tej serii, które oglądały ten odcinek, często pisały komentarze i tak dalej. Macie jeszcze szansę to zrobić naturalnie, jeżeli będziecie teraz od teraz jeszcze pisać, bo tam nie wiem, wyjdzie tak coś. O Boże, tak coś czuję, że wyjdzie jeszcze z jakieś takie, no, 5-6 odcinków jeszcze z ucieczki przed światem. Nie, no może trochę więcej, ale już potem będziemy się, tak się wyrażę, tak. Teraz będziemy musieli sobie zrobić sfermentowane oko paronka, więc zrobimy to sobie w ten sposób. No widzicie, macie jeszcze darmową lekcję, jak robić fermentowane oko pająka. Dobra. Tutaj mamy potiony of speed, więc sobie, znaczy właśnie, i teraz się zastanawiam, czy sobie te swiftnessy sobie wydłużyć. A bo wiecie co, ja mam pomysł. Zrobimy sobie tak, dwa sobie wydłużymy redstone'em i jeden sobie, że tak się wyrażę, zboostujemy, żebyśmy mieli szybszy. Instant damage! Tak, i do granatów brakuje nam jeszcze tylko gunpowdera. No te też się tutaj już smażą. Więc dobra. No i tak myślę, że pomału ucieczka będzie się kończyć. Z tych podziękowań to troszeczkę wyjdzie tego, bo chociażby tą wieżę Saurona, sorry, zapomniałem już niku, ale właśnie będę musiał to jeszcze zrobić w jakiś odcinek ucieczki przed światem. Też na to poświęcę. Mianowicie właśnie wezmę i postawię tabliczki przy wszystkich budowlach, jakie mi kto polecił. Tam jest w tym kanionie ten stolik do enchantingu, to mi polecił Matolog, więc dostanie też swoją tabliczkę. Matolog też dostanie tabliczkę za pomaganie, no oczywiście, w rozkręcaniu serii, podsuwaniu pomysłów i tak dalej, bo to chyba w zasadzie najwięcej takich pomysłów mi podsadził. No nie było tych pomysłów tak dużo przez was nadsyłanych, szczerze mówiąc dziwi mnie to, bo na pewno wielu z was ma bardzo twórcze myślenie. I powiem wam, że naprawdę myślałem, że to będzie troszeczkę więcej. No to kurde, w sumie wasze wyjście, nie? Rób teraz tam co chce. Dobra, już mamy granaty. Mamy speed 1 na 8. I teraz sobie jeszcze tutaj. Ach, czekajcie, a może? Czy to pójdzie? Czekajcie, sprawdzimy. Jednego poświęcimy na eksperyment. No i jeszcze dostanie bodajże, nie wiem kto to mnie zainspirował, chyba Dylu do zbudowania rarity. No i naturalnie w ostatnim odcinku, gdzie to już wszystko, że tak się wyrażę, w tym odcinku, gdzie zabijemy Dragona i właśnie będą te takie jakby podziękowania dla wszystkich. Tutaj będą też podziękowania dla Multi Gameplay Guy, który tam rozlajkował troszeczkę tą serię. Wtedy mi przybyło sporo widzów. Do dzisiaj na tej ucieczce przed światem jest chyba 1600 wyświetleń, także no jak na mnie, to powiem wam, że naprawdę bardzo nieźle. Bardzo nieźle. No i tam w zasadzie będą takie podziękowania. No, tak, poświęciliśmy. No i tak jak myślałem, mamy tutaj takie właśnie te potiony. No i tak, kurde, co mnie martwi, jedna rzecz. Będziemy musieli jeszcze znaleźć opuszczoną kopalnię
i melony, tak? Bo ja się nie wybiorę do Endu bez potionów do healania, bo to oczywiście nie ma o czym mówić. To jest autentyczna podstawa i bez tego ani rusz. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. A, no i nie skończyłem, znowu zgubiłem wątek, przepraszam. W tym ostatnim odcinku, gdzie już będą te wszystkie podziękowania, udostępnię save do tej mapki. A nie wiem po co, nie wiem czemu, ale może ktoś sobie kiedyś będzie chciał zagrać na tym świecie. Czemu nie? Ja mu po prostu to udostępnię. Sobie będzie chciał, sobie zainstaluje. Niech się cieszy. Niech se gra. Tak? Tak, owca? Zgadzasz się? No, ja myślę. Okej. No i tak to będzie mniej więcej wyglądać. Wiem, że dzisiaj ten odcinek taki, powiem wam, może już tak nie przysypiałem jak na tym ostatnim, znaczy nie usypiałem was może, nie? Ale wydaje mi... A, fucking hell, sorka. Jeszcze chyba będziemy musieli przed wycieczką do Endu tutaj jeszcze jedną budowlę walnąć, bo ja sobie o tym zapomniałem. Mianowicie, ja może sobie wyjdę stąd. Tutaj, sobie tak wyninjujemy po tych lianach. Jakiś czas temu Matolog, to jest właśnie ta góra, na której jest to intro całe kręcone z ucieczki przed światem. I tak, Matolog mi kiedyś podesłał pomysł, żeby tutaj zbudować jakby taki szyb ze szkła, ze schodami, tam właśnie do góry, na tą górę. I to jakoś sobie ją połączyć jakimś tunelem czy coś takiego. Powiem wam, że to by nie było całkiem głupie, bo na tą górę czasami by się było warto wybrać, tak chociażby, no nie wiem, żeby fajnie zacząć odcinek. No i to jeszcze będzie jedna budowla, którą będę chciał zbudować, no chyba, że ktoś jeszcze z was podeśle naprawdę jakiś fajny pomysł, co bym mógł wybudować. Niekoniecznie musi być tak zaraz jakiś wyrąbany zamek. Małe pomysły też są całkiem spoko, bo przynajmniej łatwo je zrealizować, co nie? No. Także to powiem wam, że dzisiaj by było chyba na tyle, bo naprawdę nie wiem, co jeszcze bym mógł wam powiedzieć. Zresztą już dochodzimy do 15 minut, czy tam już żeśmy przekroczyli, sam już się nie orientuję. No to nie ma was co ten... A, kurde, jeszcze mi się jedna budowla przypomniała, co chciałem zrobić, żeby pokazać. Chciałem zrobić grindera automatycznego. Tutaj. Bo tu mam spawner z tego dungeona, ale niestety nie wiem, czy zrobię go, że to będzie ten grinder spadkowy, że zombiaki będą sobie tutaj spadały, czy to będzie ten grinder... Aaaa! Fucking hell, się wystraszyłem. Boż. Genius. Jeszcze mnie zrzucił, nie? Tak na pożegnanie. Widzicie, same przygody. Więc jeszcze tak, trochę przygód przed zakończeniem tej serii nas czeka. Kolejny? Serio? Teraz już się nie dałem zaskoczyć. Powtórka z rozrywki by była. O, mam pierwszy level. Cóż za osiągnięcie. Tak, więc zostało nam jeszcze trochę do zrobienia. Podsumuję teraz to wszystko. Jeszcze pobawimy się troszeczkę potionami w kolejnych odcinkach. Wykonamy wszystkie achievementy, jakie są na razie możliwe w Minecrafcie. Zbudujemy grinder, zbudujemy szyb. Oraz jeżeli jeszcze ktoś z was podejdzie jakąś fajną budowlę, to też się wybierzemy, zabijemy gasty, porobimy perły, będziemy szukać... Znaczy ja znajdę opuszczoną kopalnię. Z opuszczonej kopalni będzie też jakiś super specjalny odcinek. I będziemy wybierać się już do Endu i tam będą potem, jak już zabiję Ender Dragona, będą wyświetlone wszystkie podziękowania dla wszystkich, którzy w jakiś sposób zasłużyli się albo dla serii, albo dla mnie w czasie działania tej serii na moim kanale. Dziękuję, to by było na tyle. Hej, cześć, żegnajcie, czy jak tam się, nie wiem, żegnamy teraz, no, na razie. Mięso!